Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andecy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 16 odcinku z gry Planet Zoo. Co tu się? Uzdatnienie wody, obieg... Co? O nie, zobaczcie, już na sam początek trzeba technika wezwać, bo chyba się nam obiekt uzdatnienia wody zepsuł. Naprawdę, czekajcie, pokazać mi to. Tutaj ładnie. Znacząco negatywny wpływ na gości. Jak to wywiera znacząco... Słucham? Co to znaczy, że wywiera negatywny wpływ na gościa? Tu przecież nawet goście go... No nie powinni widzieć. Poczekajcie, wiecie co zrobimy? Już zostałem wstępie, ale dobra, mam pomysł. Skoro tak... To postawimy skałę. Czy ona go teraz zasłoni? Dobra, teoretycznie tak. A bo oni tu go widzą jeszcze. O kurczę. Jak tak zrobię? Czekajcie, jak to wygląda. No teoretycznie może i by przeszło to. O, tak. Zobaczcie, zakamuflujemy to. Może to nie jest jakiś mega super. Ale chyba już, co? Halo ludzie, jak wam się podoba? Już nie widzicie nic takiego? Cudownie, cieszę się bardzo. Dobra, to słuchajcie, na samym wstępie ja bym chciał jeszcze tutaj podnieść znowu cenę biletów, bo uważam, że skoro oni kupują i nie ma żadnych zwrotów, to myślę, że możemy sobie na to pozwolić, żeby, wiecie, tą cenę biletów jakby podnieść. Znowu o dolara. Niech tak będzie. A co do tego... do tej przyrody u makaków. Słuchajcie, zmieniłem to. Mieliście rację, że to nie pasowało w ogóle im. Ja też odcinki, słuchajcie, nagrywam do przodu. Więc, wiecie, mnie się przyjemnie gra. Ja sobie nagrywam, kiedy mam czas. I potem wychodzi tych odcinków 2, 3, 4, bo... Wiecie, mam fazę na budowanie, nagranie i w ogóle na bycie w zoo. No i dlatego potem wy widzicie te odcinki z opóźnieniem, w sensie takim... Dla mnie to jest takie, wiecie, mega komfortowe, że mogę sobie nagrać to do przodu i nie muszę się stresować, że ojejku, nie mam odcinka czy coś. Dlatego też wszystkie, które rady dajecie, to też właśnie będą jakby w odcinkach zawsze potem na przyszłość wykorzystane. Nie martwcie się, ja wszystkie komentarze czytam i jest cudownie. Inspektor będzie za 2 miesiące. Okej, dobra. Ja chciałem sobie pochodzić. Odnośnie do właśnie tych widłorogów, słuchajcie. Też pisaliście, że tam jest rozmnażanie wtórne, że one się rozmnażają, więc kupiłem tutaj, słuchajcie, ostatnio już między odcinkami, bo nawet nie pamiętam, czy mówiłem o tym w odcinku, chyba nie, albo mówiłem, więc kupiłem osobnego samca i teraz rozmnożyły się tak, że mamy dwie samiczki, samiec, samiczka i tu jest samiczka, więc teoretycznie powinno być walki o terytorium, zobaczymy. Gość VIP, o, SN przyszedł, dzień dobry, przywitamy się z tobą oczywiście i Undecided przylazł, gdzie ja jestem? Wkraczam, też tą też również przywitam, mogę się tam przywitać? Nie mogę. Szkoda. No, co do jeszcze tutaj małych zmian, to postawiłem, słuchajcie, jeszcze jedną budkę, bo goście narzekali strasznie, że soda jest bardzo zatłoczona, że nie ma miejsca, że nie mogą się doprosić o picie, więc to zrobiłem. Co tu mamy? Zwiększ ochronę... dobra, mamy to. Super. No. A dzisiaj będziemy sobie budować oczywiście kolejny wybieg, on się znajdzie, myślę, że po tej stronie tutaj, bo oczywiście sobie puścimy ścieżkę boczkiem, jak zawsze. Tędy tu, jakoś to będzie, myślę, że powinno być całkiem dobrze. Także wiecie co, ja zacznę może od budowania ścieżki. Dla personelu. No, ale... Zasłonię, nie mogę jakoś tak... Ojejku, no nie mogę tego zrobić, patrzcie. A tutaj? No to mi nic nie da, dobra, nieważne. Bo wiecie co, chciałem puścić tą ścieżkę tutaj bokiem. A to w takim razie trzeba będzie... przesunąć to. Dawaj mi to, zamykamy tą grupę. Te grupy mnie tak strasznie denerwują, żeby sobie nawet nie zdajecie sprawy z tego. Nie wiem dlaczego tak się, tak jest, ale no tak jest po prostu i tyle. O. Dobra. Dobrze, myślę, że tak może być. Możemy taką ścieżkę też większą, ale teoretycznie nie musi być. Dobra, niech się to połączy, wiadomo. O. Dobra, i tutaj oczywiście puścimy ścieżkę. Tak jak powiedziałem wcześniej, dla personelu. Tu też dam znowu nowe... jak to się nazywa? Nowe obiekty dla personelu, typu te takie budki, do odprężania się, może będę dać też kolejnego weterynarza w razie czego.
O, jakby tak... W ogóle tak to puścić tutaj, żeby to miało w sumie ręce i nogi. No, nie wygląda to tragicznie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Co się dzieje? A, mają znowu niski dobro... No tak, no bo społeczne, ja wiem. One za chwilę się zregenerują, także jest dobrze. Ale powiem wam szczerze, że to jest tak... Tak, zaczyna mi się podobać, w sensie jeszcze bardziej... Zobaczcie, tu w ogóle pracy już to włożyliśmy. I ja, i wasze porady, i Magdy z X-em porady, także no naprawdę jest mega super czadowo, podoba mi się to. Także myślę, że kolejny wybieg będzie tutaj, w tym miejscu, więc to też się wiecie, pozasłaniam te budki, te jakieś tam inne rzeczy. Bariery chciałem, bariery. No i myślę, że czekajcie, bo... No, tutaj możemy nawet postawić, o... Cyk. Falującą bym chciał. Mogę falującą prosić? O, teraz faluję, dobra. Dobra, nie widzę tutaj nic. Te drzewa zaraz stąd pousuwam. Zaczyna spokojnie. A my bierzemy dzisiaj guźce. Guźce nie potrzebują aż tak, słuchajcie, dużego wybiegu. O, dobra, czadowo jest, jest. W razie czego zaraz sobie to oczywiście ulepszymy. Tu chcemy. No dajmy, niech będzie tak. O! Dobra, myślę, że będzie ok. Myślę, że wilczki wyją. Dobra. Stoi. Nie tak. Oddaj mi to drzewo. O! Bo drzewkiem się posłużymy tutaj. Wiecie, pozasłaniamy to. To wszystko i już. Dać mi to. No już, cicho. O, możemy... Teoretycznie nie powinno być tego widać, bo ta ścieżka będzie taka długa, że te budynki ja bym chciał tutaj postawić i te oczywiście nowe oczyszczacze wodne. Wiadomo, czekajcie, ja sobie oczywiście zobaczę. Śnieg pada, o nie! A czemu wy macie niski dobrostan? Co się dzieje u was? Wybieg. Ale że co? Ze stanem środowiska wybiegu, a dokładniej temperatura. Dobra. I to samo jest u strusi. Okej, to naprawimy to teraz szybko. Wybieg. Grzejniczki. Podejrzewam, że chyba potrzebujemy po prostu grzejnika. No dobra, to trzeba to poustawiać tutaj. Raz. Dwa. Czy do wody też można dać grzejnik? Nie wiem w sumie. No dam, zobaczymy. Okej. I teraz na zakres 20, otoczenie minus 2. W jakiej oni lubią temperaturę rzeźby, ja nie wiem. Żeby się okazało zaraz, że wiecie. Że przeginam pałkę. Dobra, ale czy to w ogóle rośnie? Rośnie, okej. I tutaj też rośnie. Rośnie, super. Halo, hipcie, proszę wyjść. One już mają ok. Mówią, że jest ok. I czy nie? Nie przybywa o optymalnej temperaturze. Już będziecie przybywać, spokojnie, nic się nie martwić. Raz. Dwa. I dajmy im trzy. I słonie też nie przybywają w temperaturze odpowiedniej. Dobra. To musimy im dać na pewno do środka. Raz. Dwa. Czy mogę gdzieś tutaj z tyłu to jeszcze umieścić? Trzy. Okej. Jak to się prezentuje teraz? Czy jest ok? Kurczę, bo wiecie co, ja nie widzę tutaj. Gdzie ja bym to położył? Tu. Do 13, 14, ok. Dobra. I jeszcze kto? Co tu grozi? Ale
Dlaczego? Czystość. No to halo, panie technik, gdzie pan technik jest? A jedynka? Że tutaj też? No tak, oczywiście. Dobra, to musimy sobie zatrudnić jeszcze więcej personelu w takim razie. Personel. Opiekunowie, raz, dwa, trzy. Nie, no musi być więcej opiekunów. Bo oni sobie nie dadzą rady ze wszystkim. Raz i dwa. Dobra, jest kolejnych dwoje opiekunów nowych. Ile my teraz, czekajcie, ile mamy w ogóle wybiegu? Bo ja się już po prostu gubię powoli. W ogóle zima przyszła, ale czad. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i teraz będzie dziewiąty. No to nie, to musi być więcej opiekunów. Jest ile? Sześciu, nie, to musi być więcej. Dobra, 7 niech będzie. W razie czego będziemy sprawdzać, czy się... czy dają radę. Okej, widzę, że temperatury wszędzie już okej. Co, kto umarł? Ale... o nie! Ale czemu? Ze starości? O nie... 13 lat miało, no ale to dużo to jest? Ja nie wiem, czy to jest dużo. Ten ma dwa. A gdzie jest ta mamuśka? Gdzie jest drugi wilk? O mój Boże, czekajcie, dużo rzeczy się dzieje. A, poziom czystości, no to tam się ogarnie. To ma, no to dobra. Okej, odbieramy nagrodę. Gdzie weterynarz? Dobra. To ma... Aha, ale moment, jak to? Czekajcie. Aha, mamy trzy samce teraz. Naprawdę? To trzeba będzie kupić samicę, słuchajcie. Ten ma dorosły. Ten jest dorosły. No to słuchajcie, tego musimy sprzedać. No bo, kurczę, nie wiem. Dobra, sprzedajmy, weźmy go. O. I, no niestety, ale będziemy musieli mieć chyba nową wilczycę, no bo niestety, no jak? Oni się nie będą mogli rozmnażać? Tak nie może być. Czy ja mogę poprosić o wilk... To był szary? Szary, prawda? Chyba tak. Dobra, to ja chcę... Nie wszystkie gatunki. Ci widzę znowu, słuchajcie, odcinek bardzo ogarnięty. Jak zawsze, wilk, wilk, wilk szary. Gdzie jesteś, wilku szary? Bo chyba tak trzeba zrobić, tak mi się wydaje, chodź. Filtrujemy to. O, mamy samiczkę. I o, gen płodności i długowieczności, a ta... To ta jest lepsza. Delikatnie starsza, ale to nieważne. Adoptujemy. W centrum handlowym. Dobra. Magazyn zwierząt. No, chyba dobrze robię. Nie wiem. A czemu one są w magazynie? A, bo guście. No tak, dobra. Dobra, ten... Szybka transakcja. Poszło. No i tutaj damy do kwarantanny, tylko jak to się robiło? Przenieś. O! I damy do kwarantanny, żeby przebadać. Proszę bardzo. Mamy to? Mam nadzieję, że mamy to. A ja chciałem dzisiaj, kurczę, widzicie, robić... Dla guźców. Znaczy zrobimy to dla guźców, tylko że one też pewnie będą potrzebowały temperatury innej. Jaki ładny, śnieżny klimat. Co tu się dzieje? No gdzie jest ten... Halo, dozorca. Raz. I dozorca dwa.
Przecież ile można czekać? O, pada deszcz i się cały śnieg roztopił. Mamy czerwiec w ogóle, okej. Dobrostan niski, bo pewnie społeczne, no. Roślinność zero. Jak to roślinność zero? Czy macie roślinność? Aha, są zdecydowanie nieodpowiednie dla tego zwierzęcia. Super. Czyli musimy, słuchajcie, jeszcze im zmienić roślinność. Teren. Środowisko. Tropiki. Przyroda. Tropiki. Nie, nie podoba mu się to. Okej. Okay. Atakie. O, widzę, że chyba tak. Tak. No to dobrze, bo już się wystraszyłem, że będą być problemy. O, gdzie ja żebym pojechał? Dobra. Dajmy takie. Może też to. No. Jest okej. Okay. Chyba jest okej. Okay. A zobaczcie, jak mają mało... Bardzo mało zalesione to jest. To może gdzieś, czekajcie, może dajmy... Tylko jak one mi wyjdą stąd, to będzie hit w ogóle. Dobra. A to będzie pasowało? No niby tak. Takie listki. Pasuje wam to? A gdzie ty żeś polazł, ty? Okej, okay, nieważne. Damy, słuchajcie, takiej tej dużo trawy też. O. A to wam będzie pasowało też? Mam nadzieję, że tak. Tak. No troszkę się wybiegł, zmienia. Miałem, słuchajcie, dzisiaj dawać nasze guźce i nie dałem. No bo się, widzicie, tu się dzieją różne rzeczy. Co tam się dzieje? Aha, jeszcze uzdatnienie wody. Dobra, to ja muszę na pauzie zrobić, bo nie wytrzymie. A takie? No już widzę, że nie. Dobra, do widzenia. A takie? Teoretycznie też pasują. Dobra. Chociaż te drzewa są najlepsze. Najbardziej mi się podobają. Takie, wiecie, typowo misiowe. O. Damy im dużo, niech mają, niech się cieszą. A co? Gdzie to jeszcze było? Czekajcie, co? A na dach też mogę dać? Nie no, bez sensu, głupota. Co ja robię? Głupota, Maćko, głupota. O, no i mają, dobra. Tym się zajęliśmy, teraz tak. No dalej tutaj jest tragedia, a pan dozorca ma to w tyłku. W drodze, chyba że za chwilę będziemy jeszcze jednego. Badania zakończone, super. Cieszę się. Bardzo. I uzdatnienie wody padło gdzieś. Wezwy technika. Panie techniku, zapraszamy serdecznie. Dobra. Widło byliśmy zestresowane, tak, ja wiem. To jest standard. Czy nasza tutaj wilczyca już jest gotowa? W kwarantannie. Co ja zrobiłem? Zrzuć wybrane zwierzęta do pierwotnego wybiegu. O! I
damy nasze wilczki do wilczków. Tu są wilczki, prawda? Tu są wilczki? Tak. Dobra. O, będzie chyba sprzątał, słuchajcie, wreszcie. Sprzątasz? Dobra, ja... Jeszcze musimy mieć jednego dozorcę, bo on musi być chyba dozorca po prostu na każdą, jakby, wiecie... Czy opiekuna jeszcze jednego. Musi być opiekun na każdy wybieg, bo tak być nie może i to będzie złe. Gość VIP. Dzień dobry. Wzywam weterynarza, okej. Ja myślę, że wiecie co, myślę, że weterynarza też możemy mieć jeszcze jednego. Bo mamy ile weterynarzy? Trójkę. Weterynarz. Niech będzie jeszcze jeden. Niech będą we czwórkę. My i tak zrobimy pomieszczenia socjalne tutaj jeszcze nowe, także na spokojnie. Jejku, co tu się dzieje? Chore zwierzę. No chore, no bo przecież nie było tego gałgana długo, no. Coś możemy odebrać? Nie. No dobra, to ja tu, słuchajcie, postawię te budynki. Udogodnienia. Dla personelu. Dla dozorcy budynek. Centrum badawcze. O. Jeszcze jednego weterynarza. Kwarantanna nie musi być. Budynek do zoo. A gdzie jest pomieszczenie? A nie mamy większego pomieszczenia socjalnego? To damy im dwa. O. Dobra. Czy tak może być? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ile tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, tu mamy sześć. Nie wiem czego. Czegoś nie dałem. Ale w razie czego mam do dyspozycji już świeże pomieszczenia. Także mogą przyjść. Dobra, tutaj na razie też jeszcze nikt nie chodzi. No miałem do ciebie zrobić i chyba słuchajcie tego w odcinku będziemy nie ro... Znaczy, w tym odcinku tego nie zrobimy tak bardziej po polsku. Zestresowane. Wyzwałem weterynarza, no dobra, no i co? Kurczę! Nie podoba mi się to. No jest wet, jest wet. No. Cacy. Inkubacja, o mój Boże. Dobra. Czy reszta moich kochanych zwierzątek sobie dobrze żyje? Słoniki. Co? Jaka grzywna? Gdzie zauważono demonstranta? Przepraszam bardzo. Co to za skandal? Jesteśmy jakąś grzywnę. Super. A jak te nasze wilczki teraz? To jest nasza nowa wilczyca. Dobra, i tu mamy tego. Okej, mamy też inspektora. Po obejrzeniu... Czystość i obiekty edukacyjne. No, grzywna, no. Bo demonstrant. Zakończone badania weterynaryjne. Super. A w drugim mamy dalej niski dobrostan. A dlaczego? Aha, bo on jest w tym, w inkubacji. A ten? Społeczny. Dobra, już mu rośnie. Samiczka. Mamy dwie samiczki, ale czad! O. A czemu wy krzyczycie? Przecież wszystko jest dobrze. Chyba, że za mały wybieg. Teren. Nie, teren jest okej. Okay. Co wam się nie pod... Excuse me bardzo, o co wam chodzi?
Złym traktowaniem niektórych zwierząt, poprawa sytuacji zwierząt, a protestujący. No to czyli chodzi o chorobę jednak. Dobrze, no to już się dzieją dobre rzeczy, spokojnie. No i już. Już! Proszę odejść, jest dobrze. Tam ktoś... Jezu, te nasze flamingi też... A ten co tutaj? No. Jeszcze protestują. Ach, Chryste, Chryste, no. Jak te bilety, czy ktoś narzekał na cenę biletów, czy nie? Nie. Na cenę biletów cię nikt nie narzekał. Znaczy, ogólnie nikt nie narzekał, także okej. Już nie jest zestresowane. No już jest dobro, sam patrzcie jak rośnie wszystko. Jest dobrze, proszę stąd odejść. A to jest coś dziewczyny. Dziewczynka! Dobrze, nie musimy sobie sprzedawać. Fajnie. Już nie jest zestresowana. Już mu jest dobrze, jej. O. No halo, przecież jest dobrze. O nie, a u niedźwiedzi co się dzieje? Spółę, ale już rośnie też. Nie, czekajcie, spada. Ale macie takie drzewka ładne. Już rośnie. O, coś tam się bawią jakby. Dobra, będzie okej chyba. No, powiem wam, że nie spodziewałem się, że dzisiaj się tyle w odcinku podzieje. Naprawdę. Tu mamy wilczki. Musi być, widzicie, musi być więcej tych... więcej dozorców, opiekunów, wybiegów, no bo inaczej to nie dalibyśmy sobie rady. Byłaby masakra. No tu już stoi kolejny wybieg. Będziemy się nim zajmować w kolejnym odcinku, moi drodzy, po prostu, no bo... No, dzisiaj nie dałem rady, no. I tak myślę, jakby to potem tutaj ugryźć, bo... Tak by trzeba było, wiecie, jakieś tak puszczać ich bokiem, żeby oni nie widzieli tych wszystkich, wiecie, wodotrysków, różnych tutaj maszyn, które pompują wodę. No i na razie widzę, że jest okej. Także mamy 370 tysięcy prawie, także całkiem, całkiem, całkiem. Myślę, moi drodzy, że możemy też sobie zakończyć na dzisiaj. Podniesiemy cenę jeszcze na koniec. Może nikt nie będzie narzekał, co? Sprawdzę to. Na razie nikt nie narzeka, zobaczymy. No, także moi drodzy, lowki, kiski, besoski. Ja mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Dzisiaj nie budowaliśmy dla odmiany, a zajmowaliśmy się zoo. Za tydzień będziemy budować. Także słyszymy się już niebawem. Trzymajcie się, cześć i do następnego. Pa, pa!